Oj, aż to zrobiłem pięknie. Nie całkiem o to chodziło. Oj tak, właśnie, o to chodzi. Wow! Czułeś się kiedyś, że jesteś częścią większej całości? Właśnie teraz się czułem tak. Tylko nie wiem, czy to do końca był wow, co to było? Jezus, Maria, się przestraszyłem tego. Nie do końca wiem, czy to było całkiem pozytywne wrażenie. Świetnie, to jest zapis. Bardzo mnie to cieszy, na pewno skorzystam. I na tym się teraz zapiszę. Czwarty rozdział, już godzinę, a godzinę dopiero gram. O, pięknie. Schemat. Kombinezon ochronny, wow. Dobra, to na pewno będę chciał wziąć. Nie mogę użyć, ojej, nie to chciałem. W takim razie wyrzucimy to. Upuść. I weźmiemy schemat kombinezu ochronnego. Na pewno się do czegoś przyda. To pewnie będzie kombinezon może wojskowy, może być też. I przejdziemy przez kolejny szyb wentylacyjny. Pięknie. Znowu muszę pełzać w jakichś cholerstwach. Co na szczęście, że przynajmniej nie ma walki w tych kanałach. Albo jeszcze nie wiem, czy jest walka, bo nie doszedłem do takiego fragmentu, że byłaby walka. Byłoby to ciekawe, że my się pełzamy, a za nami pełznie nekromorf. Wow! Jezus! To jest Nicole? Ona chce mnie zabić? No wale w to, Isaac! Czy jest tam wszystko dobrze? Dobra, z Isaaciem na pewno nie jest dobrze. Bo jest nadal, powiedział, że jest coraz gorzej. Ogniwo, genialnie. Kolejny 1000. No, ale to było mocne, przyznacie. Nie spodziewałem się w ogóle czegoś takiego. No i w ogóle nie pamiętam. Nie, na serio, tak dawno w to grałem, że nie pamiętam, co tu się wydarzy za chwilę. O mój Boże. Strasznie jakiś taki mroczny ten kościół. Aha. Mam maksimum. No dobra, w takim razie. Zniszczymy to. Żeby móc sobie odblokować przejście. O właśnie, tutaj. Teraz jesteśmy po tej stronie jakby. O Jezus, mapa by mi się naprawdę przydała. Czy mam iść w tamtą stronę, ale czy... Kurde, molno. Chcę się wrócić do magazynu, wiecie? Poczekajmy chwileczkę. Trzeba było iść tędy. Tutaj odblokowałem skrót. Teraz tutaj na dół. I na drugą stronę. Nic tu nie ma? Nic. I trzeba przejść na drugą stronę. Da, mam nadzieję, że nie idę jakoś zupełnie głupią trasą. Dawało mi się, że może tamte drzwi się właśnie odblokują. Przede wszystkim chciałem też do sklepu wszystkim zdać ten schemat. O właśnie, kombinezu ochronnego. I ekwipunek, bo nie potrzebuję tego. Przenieś. Nie potrzebuję. Ile ten kombinezon ochronny kosztuje? 20 tysięcy. Kombinezon ochronny gwarantuje unikatową funkcjonalność, dodatek do broni. Karabin pulsacyjny otrzymuje 5% bonusu do obrażeń. Zakup gwarantuje minimum 15 slotów ekwipunku i 10% pancerza. Bomba. Dobra. To ja to chcę. To w takim razie posprzedajemy trochę rzeczy. Na przykład... To sprzedamy. I to sprzedamy. Tak. Czy ja mam tyle rzeczy, które chcę sprzedać? To mogę sprzedać. W sumie zaraz znajdę też... Cholera jasna. Nie sprzedał zaraz za dużo. A, matko. Sprzedaj. Brakuje mi 6000. W zasadzie 5, więc to mi zapewni
Kurde, nie mam kasiory tyle. Dobra. Musimy jeszcze poczekać troszkę. A nie chcę sprzedawać po prostu wszystkiego, co mam dostępne, bo zaraz się okaże, że mi się zapasy skończą i będę w swojej czarnej dupie. Teraz ulepszymy sobie tutaj. Kolejną pojemność, to będziemy mieć już dużo pocisków. Tak jest, 150, to jest naprawdę sporo, znowu zapiszemy. I udamy się z powrotem tam. A, przy następnym magazynie już na pewno kupię sobie ten kombinezon. Ewentualnie tu można przejść w jakiś sposób. Kurde, to w jakiś sposób można przejść, ale... Cholera, no. Tu coś jest odblokowane. A nie, tam byłem, dobra. Tam było to ogniwo. No nie, to musimy znowu iść naokoło. Najwidoczniej tam później się odblokuje jakoś te drzwi. Jeszcze nie teraz. Albo nie znalazłem po prostu drzwi, które tam powinny zrobić. Jestem trochę skołowany, nie wiem jak mapę tu włączyć, bo pod M nie mam. Choć... No ja, tak, sprawdź kontrolce, idioto. Pewnie już mi ktoś pisze. Co jest pewnie nie jest najgorszym pomysłem. No ci jeszcze w terenie się nie najgorzej orientuję. Tak jest, tracę te amunicję. I teraz mieliśmy się udać tutaj. Wow. Oj tak, już mi się podoba miejsce. Nie, już jakieś dziwne dźwięki słyszę. To będzie nowy przeciwnik, jeśli mnie pamięć nie myli. Co prawda, jeśli mnie pamięć nie myli. Oj, dużo zapasów dostaję, to też mi się nie podoba. Przydałby się bardziej apteczka, człowieku, wiesz? Niż amunicja teraz. Mam jedną apteczkę tylko, muszę bardzo uważać, bo jeśli mnie trafią, to mogą być... Może być nieprzyjemnie po prostu. Nie wiem też za bardzo, jak działa ten alternatywny strzał w karabinie maszynowym. Znaczy, nie wiem za bardzo, co on zżera. Czy zżera amunicję zwykłą? Czy zżera coś innego, jakąś inną amunicję? Albo trzeba mieć jakąś oddzielną do niego. Chyba się spodziewam, że zżera po prostu więcej amunicji zwykłej. What the fuck? No come on! Już takie dźwięki będzie mi wydawać. Co to jest? Lol? No, nie bardzo wiem, o co chodzi. Nie chciałbym wychodzić na środek tego pomieszczenia, bo zaraz coś zje. A słyszę jakieś... cholernie dziwne odgłosy. Dobra, po prostu przebiegnę. Wow! Jesus! Dobra. What the fuck? Coś tam na pewno jest, nie wiem co to jest. Tutaj dziwne dźwięki. No, pokaż główkę! Cholera, jasne, no. Boję się ruszyć stąd. What the... Diabli by was wzięli, no. Nie bardzo wiem, co mam teraz zrobić. Wow! Co to jest? For fucking sake! Jakie szybkie! No come on, co to jest? Umrzyj! Dobra. Mam tu jakieś diablo szybkie potwory, które jeszcze wyją potępieńczo. Drugi zabity. Umieraj! O, Jesus! Umrzyj w ten sposób!
Dobra, ta broń nie jest na nich doskonała chyba. Świetnie, kolejny dead. No, jeszcze jeden tam biega. Widzę cię! Cholera jasna! Fuh. Dobra, to było mocne. Człowiek, kobieta niewiele. Once you're through, you'll go through the funerary ring of the church and down into the crypt. It's very important you not be dead. Żebyś nie co? No, Earthcalf can't jam us in here. Not through here. Data, data. Important that I want. Pięknie. Jak zwykle nie usłyszałem najbardziej istotnego fragmentu. Gdzie mam teraz się udać? Tam. Okej, w tamtą stronę znowu. No te nowe potwory mnie naprawdę przerażają. Wybitnie wredne. Aha, tu się nie da. I znowu będziemy się bać w naprawianie. Chińskiej elektroniki. Dobra, mam. Naprawione. I nikt mnie jeszcze nie chce zjeść. To jest dziwne. Ile mam amunicji? Sporo. Dobra, mogę się z tym bawić. Tak, sporo. Dwa pełne jakby magazynki do karabinu. Naprawdę mogę sobie z tym szaleć. Coś jest. Ogniwo, świetnie. Ale niedługo będziemy mieć też już zapas na kupienie nowego kombinezonu. I energię do pił. Znacznie mniej apteczek jest w tej części, nie wiem czy zauważyliście. Jak w jedynce mieliśmy mały wysyp apteczek. No teraz dostaliśmy właśnie apteczkę. Magazyn, brak dostępu. Aha, nie mogę tu jakoś wejść w jakiś inny sposób? Znaczy nie. Tutaj też nie. Jezus, jakieś ponure wnętrza macie ludzie. Trochę szczęścia, nie wiem. Czegokolwiek. O, tu coś jest. No, mam nadzieję, że to jest właśnie ta droga już do... Tak, dziękuję, to jest ta droga. I jesteśmy przy... moim magazynie. No, fajnie. Dziękować, dziękować. Najpierw chciałem sobie ulepszyć karabin. Zdobyłem jedno ogniwo. I w takim razie teraz ulepszymy sobie w tą stronę. Pójdziemy. Jest w tą stronę. I może się uda zakupić ten kombinezon. Ile mam kasiory? 15 tysięcy. Jezus Maria, no potrzebuję coś sprzedać autentycznie. Albo coś dostać. A, rigi. Ile to jest warte? Dobra, to sprzedam. Nie, nie chciałem tego przenosić. Chciałem to sprzedać. 2500. Czy ja z tego będę w ogóle korzystał? Nie, nie będę z tego korzystał. Sprzedaj w takim razie. Tak jest. I jeszcze może sprzedamy... O, właśnie. To sprzedamy. I możemy sobie kupić ten kombinezon. Mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Tak jest. Chcę kupić. Zobaczmy, jak nasz Isaac będzie teraz wyglądał. Dostaniemy bonus do karabinów. No, wygląda jak żołnierz. Oj tak! Teraz im zawiebie po prostu. Genialnie wygląda, bardzo mi się podoba. A, mogę też zmieniać? Sklep, nie, chwileczkę. Ekwipunek? Nie. Tak! Mogę zmieniać na starsze kombinezony. Bardzo fajny patent. Czyli znacznie polepszyli jakby
elementy RPG w tej części. Zapiszemy sobie grę, tylko na tym kawałku, żeby jakby coś było nie tak, to będę mógł do tego wrócić. I jak mam teraz z ekwipunkiem? Troszkę więcej, świetnie. O, z tego się naprawdę cieszę. Bardzo fajnie wygląda ten nowy kombinezon. Podoba mi się. Tak złowrogo teraz wyglądam. Teraz powinien się udać tutaj. Tak jest? Tak jest. Ach, kolejne miejsce, gdzie są trupy. I pręty. Czyli z dachu coś będzie wypadać? Jeszcze nie. Oj, te. LOL, to ich oblazło? Nie wiedziałem, że tak mogą. Nie wiedziałem, że tak można przetransportowywać siebie nawzajem. Dobra. Dwa wykoszone wszystkie. Nie, jeden został. Gin. W takim razie. A, i to było to drugie ciało. Świetnie. Co masz dla mnie? Masz dla mnie energię do piły. Palnika. Piły, palnika, jeden pies. Co tutaj? Coś widzę. Proszę mi to dać. Gotówka, 1200. Świetnie. Im więcej gotówki, tym lepiej. A w ogóle jakiś ołtarz chyba. A nie, trumna. A, no dobra. Czy jesteśmy... Najwidoczniej kogoś chowali. Nekromorfy wpadły na... Aha, na pewno. Świetnie. Dobra, zdepczemy. I ten, ile mam amunicji? Dużo. Idziemy dalej. No, na wszelki wypadek jakby chciał coś na mnie wypaść. Nic nie wypada. Świetnie. W takim razie udamy się teraz na dół i powinniśmy być już w tej głównej sali kościoła. Głównej nawie. Nawa główna, znaczy się. Cały czas kładzimy po jakichś nawach bocznych. Czy nad nimi, ewentualnie w korytarzach je otaczających. Ależ mnie wzięło na komentowanie dzisiaj. Mogę chcę tak dzisiaj ponagrywać z 5 godzin co najmniej. Dużo materiału mieć, później sobie zrobię przerwę. I będę mógł... O mój Boże, gdzie ja jestem? To jest jakieś, nie wiem, kostnica chyba. Oj tak, uroczo. Już mi się po prostu podoba to miejsce. Jest safe, z tego się cieszę. Dlatego też z niego korzystam. Na kolejnym tym zapiszemy slocie. I udamy się dalej. Trochę mniej się dre ostatnio, jak zauważyliście. Oj tak, już mi się po prostu podoba. Jest świetnie, jestem w jakiejś kostnicy. No czy są po prostu przyjemniejsze miejsca w tej cholernej grze jak kostnica? Nie, musi być jakaś kostnica. Matko. To będzie, wiem, że to będzie bolesne przeżycie. No to na razie nic na mnie nie chce wypaść. Ej. O, właśnie, dobra. Taka perswazja zawsze działa. To są te drzwi. I co za nimi jest? Koniec, proszę. Nie, więcej trupów. Wow! O, masakra. Dobra, a jak naprawdę masz problemy z sobą. Idź do lekarza! To nie jest normalne. Na pewno coś z tego wyskoczy. Ja jestem pewien, że to będą wyskakiwać. To nigdy nie jest takie piękne. Więcej amunicji. Genialnie. I tam jest jeszcze jedna skrzynka, którą też będę chciał otworzyć. Tu nic nie ma z tej strony? Nie. Co to jest? Mała apteczka. Też się bardzo teraz przyda. A czemu ja mam fioletową głowę? Czemu akurat w kolorach fioletu? Dobra, nieważne. Oj, świetnie, trzecie. Część. Text lock.
Czyli mieli jakiś wzrost temperatury. Teraz wszystkie wyjdą stąd, ja wiem o tym. Już mi muzyka narasta. Dobra, kolejna amunicja. Bardzo dobrze. Oj tak, ja już słyszę to. Ja już po prostu słyszę ich głośne i ochocze powitania. Jeszcze? No come on! Ile to jest tego? Wow! Dobra, dobra. Wszystko? Wszystko? No, chyba wszystko. Odstrzeliłem go po prostu odruchowo. Masakra. Jeszcze mi swędzi nos. No, cały czas mi swędzi nos. Czemu mi swędzi nos? Co to jest? Amunicja. Bardzo się cieszę. Tam jest jeszcze skrzynka. Chcę ją. Ja ją chcę. Gotówka. Świetnie. Będziemy kuchać apteczki i węzły. Znaczy, ogniwa. Powiedzcie, że już stąd wychodzę. Nie cierpię kost, nic. Dziękuję bardzo za tą, za zrozumienie mojej potrzeby wewnętrznej. Wow! Wszystko? 50 pocisków na niego aż, no. Dobra, zwróciło się. No też, o fajnie, zwróciłem się cała amunicja, którą wydałem. Coś tam jest? Nie, więc tędy nie idę. Tutaj. Też nic nie ma. AU! Jezu! Umrzyj! Raz na zawsze! Matko! Przestraszyłem się teraz niesamowicie. Dawaj piłę! Chcę stąd wyjść! Autentycznie... Jezu! Jeszcze ten! Aha! Na pewno nie dam się już to złapać. Jestem już zbyt wyćwiczony w tej grze. Amunicja. Kredyty. I co ty zostawiłeś? Więcej amunicji. Świetnie. O, dziękuję bardzo. Właśnie chciałem stąd wyjść. Jakiś text log. Miałem jakieś problemy z transportem. Widocznie. Gdzie mam teraz iść? Na górę? No dobra. Mam się położyć. No, złoty półprzewodnik, tak. Isaac jest teraz znacznie bardziej charyzmatycznym gościem niż poprzednio. Ja tu coś powinienem zrobić, nie wiem. Dobra, najwidoczniej muszę zjechać znowu na dół, jeszcze niżej, poniżej krypt. Co mnie w ogóle tak cieszy. O, masakra. Ja tam w ogóle nie będę wchodzić, po pierwsze. Coś z tym na pewno trzeba zrobić. Chyba. Skoro mamy tyle stazy, to coś na pewno trzeba zrobić. Dobra, najpierw ulepszymy odnowimy sobie stazę, tam coś widzę. Schemat, rozpruwacz. Nie chcę rozpruwacza. Chcę karabin maszynowy. O, świetnie. I jeszcze jedno. O, jest. Świetnie. Dobra, nie wiem co zrobiłem właśnie. O masakra, jak tutaj.
Okej. Aha, jasne, rozumiem. I jeszcze po drugiej stronie, poproszę. Muszę to zatrzymać, to coś. I odnowimy stazę od razu. Dobra, coś wypadnie? Nie, przy ostatnim zapewne wypadnie. Dobra, i znowu staza. Świetnie. Zatrzymałem to coś. I chyba zatrzymałem grawitację. Tak jest. Zatrzymałem grawitację. Znaczy, o... Zatrzymałem jakby. To jest rozpruwacz. Kurde, mam ile mam miejsca w ekwipunku? Dobra, weźmiemy to jakby co. Nie będę się później pluł sobie w twarzy, powiedzmy stracimy jakąś bardzo dobrą broń. Oj tak, już widzę, wiem gdzie mam iść. Świetnie. Wow, spoko, spokojnie, spokojnie, spokojnie. A... Właśnie. W ten sposób poproszę. Wow, 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 Z. Horyzontalnie. Aha, to nie tu miałem iść. O Jezus! Noż, pięknie to zrobiłem. Bomba. O, dobrze, że przynajmniej mnie zapisało. Wziąłem ten schemat? Nie. Wziąłem go czy nie? Nie wziąłem. No, gdzie ty jesteś? W schemacie! Wziąłem go czy nie? Tak, wziąłem. Nie, moment. To nie jest to chyba. Tak jest, to jest złoty półprzewodnik. Gdzie ten schemat? Schemat! Come to daddy. Come to papa. Gdzie jest to cholerstwo, no? Teraz zgubiłem schemat, no. Świetnie. Masakra. Dobra, nieważne.